I chyba bardzo ważne jest wlecenie wątku wspólnotowego, bo wszystkie te rzeczy są jakby adresowane do pojedynczej osoby. Ktoś jest twórczy, ktoś jest liderem. Otóż przyszły takie dziwne czasy, kiedy większość przedsięwzięć, odkryć, działań, także innowacyjnych, rodzi się w grupie. Rodzi się w grupie osób, które potrafią zachować indywidualność. Rodzą się w grupie nieskonformizowanej, niezdominowanej, nie sprasowanej na jeden model, tylko w grupie, w której ludzie są sobą, są różnorodni, mają różną wiedzę, mają różne podejścia, mają różne doświadczenia. No dobra, ale co zrobić, żeby taka grupa dała jakiś efekt? Przecież to się zrobi jeden wielki bałagan. No więc jednym ze sposobów takich znanych nam, to jest zdominować całą grupę, powiedzieć wszyscy, jak mają mówić, w jaki sposób, no, stworzyć taką strukturę choinkową. Jest szef, zastępcy, prawda, hierarchia działania. Znamy to od lat. No, kłopot jest taki, że to nieefektywne. To nie jest propozycja dla osób twórczych. To jest propozycja dla jednej twórczej osoby, ewentualnie dwóch, trzech, które chcą mieć rezonans w pewnej grupie i robić swoje. Jeżeli się chce wykorzystać moc grupy, a właściwie moc wszystkich tych osób, ale nie jako prostą sumę, tylko jako synergię, która daje coś nowego, to trzeba wejść w proces współpracy opartej na empatii. Uwaga, empatia jest wyposażeniem biologicznym i ma ją każdy. Problem jest w tym, czy jest w sposób sensowny, dojrzały, wykorzystywana. Bardzo ciekawy wzorzec opowiada Covey w swojej książce Ósmy nawyk. Opowiada, jak prowadził zajęcia dla wodzów indiańskich i jakim niezwykłym ci wodzowie posługują się, taką niezwykłą techniką, prostą, a po prostu no, rozwiązującą połowę problemów. To jest mówiące kij. Człowiek, jeden człowiek ze starszyzny dostaje taki kij i to jest jego czas. On ma mówić, ale nie tylko o to chodzi. Reszta w tym momencie ma go słuchać. Ma go słuchać aktywnie. Ma go się starać zrozumieć. Koncentruje się na tym, żeby go zrozumieć, co nie oznacza zaakceptować to, co on mówi. Ponieważ ja mam być może inny pomysł. Za chwilę ja będę mówił, i wszyscy się muszą skoncentrować na tym, jaki ja mam pomysł. Otóż Covey mówi o magii wysłuchania, kiedy w ten sposób wszyscy się wypowiedzą, potem chwilę odpoczną, a potem przejdą do podejmowania decyzji, czy w prawo, czy w lewo, czy w ten sposób, czy w inny, okazuje się, że połowa sprawy już minęła. Że wszyscy się poczuli wysłuchani, wyrzucili z siebie swój sposób myślenia, swoje potrzeby, swój obraz sytuacji, no i teraz mogą przystąpić do tego, w jaki sposób podjąć jakąś decyzję, co zrobić. Rekomendowałbym to bardzo wszelkim zespołom innowatorów, wszelkim osobom, które próbują no, dziwnej rzeczy, próbują dojść do nieznanego. Co to znaczy innowacja? Znaczy, że mamy zrobić coś, czego jeszcze nie było. Mamy wprowadzić coś, o czym w tym momencie, kiedy zaczynamy to wprowadzać, nie mamy zielonego pojęcia. Jeżeli nie uporządkujemy zaplecza, nie stworzymy sytuacji współpracy opartej na empatii, to bardzo łatwo wyłożymy się na procesie ambicjonalno, grupowo, osobisto, Bóg wie jeszcze jak. Bardzo łatwo wyjdziemy ze spotkania podekscytowani, niezadowoleni, będziemy ze sobą rozmawiać, nie będzie nam się chciało pójść na następne spotkanie, nie będziemy chcieli podjąć współpracy z kimś, kto nam się wydaje, że nas nie wysłuchał, przez to nas lekceważył. Mówiłem już, że empatia jest czymś wrodzonym. Chyba najbardziej obrazowe to jest wtedy, kiedy spróbujemy sobie przypomnieć taką prostą rzecz, że mamy mózg, że mamy neurony,
że mamy niezwykle złożoną strukturę, 76 miliardów podobno. Niektórzy mówią, że 100. To jest, one mogą wejść w tysiące kombinacji. Po prostu to jest najbardziej złożony układ ze znanych nam na świecie układów złożonych. Ten mózg wyposażony jest w systemy lustrzane. On jest wyposażony w to, żebym mógł zrozumieć i odczytać drugiego człowieka. Najprościej, no, czy mnie nie chce zabić. Ale też, jakie ma intencje, o co mu chodzi, co on przeżywa, co się z nim dzieje. Mogę oczywiście odczytywać to po to, żeby z nim wygrać, żeby go zdominować, żeby go uwieść, żeby mu coś sprzedać, wepchnąć, czego on wcale nie chce. Był taki badacz, nazywał się Hoffman, który stwierdził w pewnym momencie, że niedojrzała empatia, która się rozwija w coraz dojrzalsze formy, daje źródło wewnętrznego systemu zinternalizowanego, głębokiego systemu wartości. Z doświadczeń empatycznych, jeżeli się rozwijamy prawidłowo, rośnie w nas pewne zrozumienie, co to jest sprawiedliwość, co to jest dobro wspólne, co to jest miłość, wolność, co to są wartości w działaniu. Nie takie, co pięknie wiszą na ścianach, czy gdzieś w księgach zapisane, tylko co to znaczy w codziennej praktyce. Wracam do tego mózgu. Te systemy lustrzane pozwalają nam te wartości realizować we współpracy. Pozwalają nam rozumieć drugiego człowieka, pozwalają nam odebrać jego emocje, pozwalają nam wejść w jego buty. Zresztą często mówi się o empatii takiej uczuciowej, emocjonalnej, kiedy ja czuję, co się z tobą dzieje. Nie mówi się o empatii poznawczej, czyli decentracji. Ja rozumiem twój punkt widzenia. Ja widzę, w jaki sposób opisujesz jakąś konkretną rzeczywistość. Ja to rozumiem. Jeżeli to jest współpraca oparta na empatii, to cieszę się, że ty też. Że ty też rozumiesz mój punkt widzenia. Że ty też wyczuwasz moje emocje. Jeżeli to jest relacja partnerska. Jeżeli w to wchodzimy we dwoje, a teraz jeszcze w całej grupie. Tak? Jeżeli w ogóle to jest pewien klimat grupy, pewien sposób współpracy, to góry można przenosić. To można wymyślić takie innowacje, o jakich świat nie myśli. Często ludzie pytają, czy wystarczy być samemu empatycznym, żeby to się zadziało. Tak jak już powiedziałem, wszyscy są empatyczni. Tylko pewnie w tym pytaniu tkwi założenie o empatii dojrzałej. Czy wystarczy jedna dojrzała, empatyczna osoba? Otóż trochę wystarczy, trochę nie. Dlatego, że inne osoby, no na przykład na zasadzie niedojrzałej empatii się wściekają. Albo na przykład czują się obrażone. Albo czują się, co by nie powiedziały, to niewysłuchane. Mają różne deficyty, które pokazują na zewnątrz, nieświadome tego, że to się z nimi dzieje. I spotkanie, zebranie, wspólna praca zmienia się w ciąg gier, podchodów, różnych interpersonalnych zagrywek, które do niczego nie prowadzą. Powiedziałbym tak, warto, żeby lider, facylitator, trener, ktoś, kto prowadzi spotkanie, miał właśnie w sobie tą dojrzałość empatyczną. Wtedy jest duża szansa, że nią zarazi, no bo jest w tym punkcie centralnym, nie narzuca jej, ale proponuje i apeluje do każdego z obecnych, a ludzie lubią być wysłuchani, lubią być w dobrej atmosferze, lubią i czują sens tego, żeby się nawzajem szanować. Oczywiście bardzo często reagują stereotypami, schematami, inwazyjnie, albo wycofują się, chowają się w siebie. No niestety taki prowadzący musi próbować stworzyć takie warunki, w których choć trochę się otworzą, choć trochę będą się słuchać, widzieć, licząc na to, że mają motywację do zrobienia tego procesu, w którym są. Dlaczego warto budować współpracę opartą na empatii? Z kilku powodów. Po pierwsze,
Jesteśmy w nowym świecie. Co ten nowy świat oznacza? Oznacza nieprawdopodobny przyrost wiedzy i że jeżeli siedzi koło siebie trzech informatyków albo czterech, to się może okazać, że każdy z nich wie co innego, że właściwie ma już inny zawód. I tak jest ze wszystkimi. Ludzie, którzy się spotkają, każdy z nich może mieć informacje, o których reszta nie ma pojęcia. Jest prosta rzecz. Trzeba spowodować, żeby wszystkie te informacje mogły się pojawić w naszej współpracy. Ale to jest więcej niż informacje. Te osoby, siedząc w jakichś wyspecjalizowanych ścieżkach, oprócz wiedzy i informacji mają intuicję, mają wyczucie. Wiedzą, tak na bazie doświadczenia, na bazie swoich przemyśleń, wiedzą, że to trzeba tak. Jeżeli mają dystans do siebie, jeżeli pracują i ja wiem, że coś wiem, czyli mi się wydaje, że wiem, ale wiem, że ty też. W związku z tym ja ci powiem, co mnie się wydaje, a ty, będąc osobą inną niż ja, też powiedz. I ja tego chętnie wysłucham, ale wysłuchaj też mnie. Jeżeli się stworzy tego rodzaju sytuację, no to jest szansa na wykorzystanie mądrości. Mądrości wielu osób, a nie jednej. Innym powodem jest motywacja do współdziałania. Otóż jeżeli nie jestem akceptowany, jeżeli nie mam poczucia bycia osobą ważną, no to albo to zdobywam, albo się wycofuję. W związku z tym wiele osób ma wytrenowane takie taranowe wejścia. Znacie to w telewizji na przykład. Siedzi pan, nic nie mówi i nagle mówi, ale o czym my tu wszyscy mówimy? No już wiadomo, on zaistniał, teraz on będzie mówił, bo on powie prawdę. Są inne osoby, które widząc, które są refleksyjne, ale trochę zaniepokojone, zalęknione, mądre w środku, co się będę wypowiadał, że na głupa wyjdę, wycofają się. Ludzie muszą czuć akceptację dla siebie, dla tego, że coś mówią i co nie oznacza akceptacji rozwiązania, które podają. Bo jeżeli ty mi mówisz, podajesz mi swoje myśli, podajesz mi swój koncept, swój sposób myślenia, to jest fascynujące. Teraz wysłuchajmy następnej osoby, następnej. No i sprawdźmy, czy mamy takie same. Bardzo często mamy różne. W związku z tym poszukajmy i musimy mieć do tego motywację. Muszę mieć motywację do oderwania się na przykład od swojego sposobu myślenia. A kiedy? A kiedy? A wtedy, kiedy szanuję ciebie, ty mnie szanujesz, kiedy jesteśmy w atmosferze wzajemnego wyczuwania się, serdeczności, śmiechu, uważności, albo na przykład zadaniowego skupienia. Bardzo różne mogą być style, ale musimy być w synergicznej grupie. Wtedy nam to idzie. Często słyszę takie argumenty, że tego rodzaju współpraca może być w Google'ach albo w jakichś miękkich takich, nie wiem, systemach twórczo-innowacyjnych. Ostatnio prowadziliśmy program dla rolników. Genialnie w to wchodzili. Potrzebują prawdziwej rozmowy, spotkania. Jedna z naszych absolwentek jest menadżerem w magazynie, w którym na tysiącach metrów kwadratowych leżą stalowe pręty i różne konstrukcje. Ten magazyn to jest wspólnota ludzi i ona tam opowiada, w jaki sposób dogaduje się nie z wykształconymi pięknoduchami, tylko z majstrami, z ludźmi czynu, z robotnikami, którzy są ludźmi, którzy także potrzebują się nawzajem wysłuchać, być zauważeni i działać. Współpraca w oparciu na empatię może być wszędzie. Przypomnijmy, że wynika ona na przykład z dominującej religii w naszym kraju, bo czymś jest to, no nie mówimy o wymiarze duchowym, ale takim codziennym, taka miłość przez małem, czyli życzliwość, widzenie drugiego człowieka, otwarcie się. Dotyczy to tradycyjnych bardzo osób i dotyczy to absolutnie nowoczesnie myślących, liberałów i robiących różne dziwne według tych tradycyjnych.
kontrowersyjnych osób rzeczy. Współpraca w oparciu o empatię jest rdzeniem każdego działania, moim zdaniem, w każdym obszarze i w każdym gronie. To, czym się zajmuję, to jest współpraca oparta na empatii. Często ludzie myślą, czy mówią, a ja tu się zajmujesz empatią. No, w jakimś sensie tak. Empatia jest olbrzymim poznawczo terenem. Ja się zajmuję takim wycinkiem, współpracą opartą na empatii. Współpraca to jest wspólna praca. To jest wspólne robienie czegoś. To może być wspólne w grupie znajomych projektowanie wyjazdu. No, może to być wspólne w gronie twórczych nauczycieli planowanie fajnego, innowacyjnego projektu. To może być praca w zespole sprzedażowym w biznesie. I to może być współpraca w organizacji pozarządowej, która zajmuje się ważnymi tematami obywatelskimi. Wspólna praca. Nie obok siebie. Wspólna praca to nie jest pracowanie koło siebie, to nie jest tylko synchronizowanie celów. Ty robisz to, ja robię to, jak to się razem zbędnie, to będzie razem całość. Nie. Współpraca to jest proces komunikowania się, proces dochodzenia do rozwiązań, proces robienia czegoś, czy proces posuwania całego działania, tak? Najpierw robimy to, zebraliśmy informacje, no to teraz musimy je zdiagnozować, no to teraz widzimy, są jakie możliwe kierunki, trzeba sprawdzić te kierunki i pójść, tak? To jest cały czas proces działania. W tym procesie, żeby być efektywnym, musi być empatia emocjonalna i poznawcza. Musi być dostrojenie się, nawet jest takie podobno zjawisko, dostrojenie się mózgów, musi być rezonans, musi być radość ze spotkania, musi być widzenie drugiego człowieka, szacunek. I drugi aspekt, musimy się dobrze próbować zrozumieć. Musimy zrozumieć, co ty mówisz, co ja mówię, co ktoś mówi i razem wyruszyć jeszcze, żeby się dowiadywać rzeczy, które nas zaskoczą.